Trzeci turniej wokalny o Puchar Browaru Zamkowego Cieszyn przechodzi do historii. Za nami eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i wielki finał, który miał miejsce w czwartek 12 grudnia. Najlepsi z najlepszych zostali wyłonieni podczas ostatnich 10 tygodni. Do finału dostało się 6 osób. Poziom jest niesamowity i no ciężko wytypować tutaj, kto może być zwycięzcą. To wszystko będzie zależało od jury, od ich upodobań, od tego, jak słyszą wykonania, jak oceniają, czy to, jaki jest power na scenie, czy to, jak ktoś śpiewa czysto, dźwięki. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Finaliści zaśpiewali po 3 utwory. Jury nie miało łatwego zadania. W mojej ocenie są to osoby z tak różnych gatunków, że w tym gatunku ta jest najlepsza, a w tym gatunku ta. I jest to problematyczne. Dlatego nie lubię. Ale z drugiej strony, no cóż, no ocenimy jak się da i jest nastroje, więc każdy zrobi co może i zobaczymy. Niektórzy już dosyć długo śpiewają, bo to słychać. Natomiast no fajne przeżycie, zabawa super. No przecież to ludzie w tym wieku cieszą się, tak? Na co dzień robią coś innego, a nagle biorą udział w takim konkursie, a może coś się wydarzy fajnego, nie wiadomo. Jednogłośnie nagrodę główną w wysokości 1500 zł przyznano Aurelii. Wokalistka zachwyciła również publiczność, otrzymując nagrodę publiczności. Ja się nigdy niczego nie spodziewam, bo los bywa przewrotny i bardzo często życie jest różne, tak? Nie mam słów, po prostu nie mam słów, nie wiem co mam powiedzieć. Jestem przeszczęśliwa. Nie śpiewam na scenie, ale robię powoli małe kroczki, żeby iść w tą stronę, w tym kierunku, bo to jest jednak to, co kocham, po prostu. Kiedyś wcześniej gdzieś tam próbowałam na jakichś festiwalach, ale to po prostu były może 2 albo 3 festiwale. Później na bardzo długi czas, bo na okres chyba 8 lat sobie odpuściłam. No i teraz w momencie, kiedy się przeprowadziłam tutaj do Cieszyna w tamtym roku, zaczęłam przychodzić tutaj do browaru i to jest taka iskra, taki zapalnik ten browar do tego, żeby po prostu iść w tym kierunku. Miejsce na podium zajęli również Szczypior i Boro. Trzeci turniej wokalny już za nami, ale na tym nie koniec muzycznych spotkań w browarze. Jak zapewniają organizatorzy, będzie kolejna edycja. Nie zabraknie także nowości. Za pół roku dla odmiany będziemy mieli podobny turniej, ale nie tylko dla wokalistów, ale dla zespołów. Także wszystkie zespoły, nie tylko rockowe, zespoły muzyczne, grające na instrumentach. Zapraszamy, od stycznia już będą eliminacje, a potem turniej podobny jak ten, tylko tak jak mówię, nie sami wokaliści, a całe zespoły. Oczywiście będą również nagrody, oprócz tego, że pieniężne, nagrody takie jak nagranie płyty w studio, występ przed gwiazdami, wiele, wiele innych, także też konkretny turniej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Dzieci mężczyźni.